Michał Karnowski, dzień dobry. Zapraszam do lektury najnowszego wydania tygodnika w sieci pisma, jak zawsze energetycznego i pełnego ważnych i mocnych tekstów. Na okładce, jak media kłamią w Polsce, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech, jak manipulują, jak oszukują i jak przegrywają, bo zarówno przełom 2015 roku w Polsce, jak i Brexit w Wielkiej Brytanii, jak i jednak utrzymanie się przy władzy Viktora Orbana i oczywiście ostatni triumf Donalda. Trumpa, no to są dowody na to, że ten mechanizm medialnej manipulacji można przełamać. Stanisław Janecki w bardzo, bardzo ciekawym tekście analizuje, czy ten mechanizm kłamstwa też się da złamać, no bo da się wygrać wybory wbrew medium, ale żeby rządzić stabilnie wbrew nim, to już, jak widzimy zresztą, też w Polsce bardzo trudna sprawa. Polecam ten materiał okładkowy, ale oczywiście pozostajemy w Stanach Zjednoczonych w wątku wyborczym. Rozmowa Piotra Zaręby z Ryszardem Czarneckim, bardzo ważnym politykiem, posłem do Parlamentu Europejskiego, o tym, co to oznacza dla Polski. I tu ton uspokajający. Ryszard Czarnecki pokazuje bardzo wiele kontekstów, których na co dzień nie widzimy i pokazuje, że ta współpraca może być całkiem dobra, choć oczywiście jest ryzyko, ale no, trzeba tutaj pracować. Podobny też wniosek z analizy Jana Rokity, który wskazuje, że taka opinia o prorosyjskości jakiejś radykalnej i nieobliczalności Donalda Trumpa, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, wzięła się tyleż z temperatury. Temperatury kampanii niektórych wypowiedzi, co przede wszystkim z tonu narzuconego przez sztab Hillary Clinton, jego kontrkandydatki, polityka, który przegrał te wybory. No i właściwie liberalno-lewicowe media, liberalno-lewicowy świat polityczny przyjął ton opowieści o Trumpie, który zaserwowała pani, pani Hillary Clinton. Rokita mówi: Nie bierzmy tego tak do siebie, my musimy myśleć zimno, bo to może być zupełnie inaczej. Bardzo ciekawy materiał, bardzo ciekawa analiza. Bardzo Państwu polecam. Przenosząc się do Polski, tutaj rozmowa no, moja Michała Karnowskiego, Jacka Karnowskiego z Tadeuszem Płużańskim, autorem bestsellerowej serii książek Bestie, działaczem Fundacji Łączka, która domaga się godnego upamiętnienia polskich bohaterów zamordowanych przez komunistów. I Tadeusz Płużański opowiada o pomyśle, który może być przełomem w sposobie rozliczania komunizmu. Mówi tak: Sądownictwo, które opiera się na prawie perelowskim, nie jest w stanie osądzić nawet ewidentnych zbrodniarzy. Potrzebny jest jakiś przełom. Potrzebny jest osąd moralny i dlatego tworzy społeczny Trybunał Sprawiedliwości, który ma tych zbrodniarzy komunistycznych osądzić. Mają ci zbrodniarze albo ich potomkowie dostać wezwanie, zaproszenie na rozprawę, ma być akt oskarżenia sformułowany odpowiednio i no, ma być możliwość osądzenia ludzi, którzy się dopuszczali tych strasznych rzeczy, dopuszczali się po prostu zbrodni. Czy to zadziała, czy to się uda, no, zobaczymy, ale idea myślę, że warta wsparcia. Bardzo Państwu ten tekst. Polecam, jeśli już przy historii jesteśmy, to tej mm, zupełnie niedawnej tragedia smoleńska i trwają ekshumacje. E, Marek Pyza i Marcin Wikło mierzą się z zupełnie strasznymi słowami, które padają na ten temat. E, Bronisław komorowski coś, no, powiem tak, bredzi o, mm, o kosmitach, którzy mogli spowodować tragedię smoleńską. Lek bardzo mocne słowa również z siebie wyrzuca. A Marek Pyza i Marcin Wikło e, e, no, wskazują, że najgłośniej krzyczą ludzie, którzy. Chyba powinni być w tej sprawie najciszej. Którzy powinni się wstydzić swojej postawy po tragedii smoleńskiej, w tym bardzo trudnym dla Polaków okresie i przypominają, dlaczego te ekshumacje trzeba przeprowadzić. To żadne widzimisię, to żadna fanaberia, po prostu wymóg prawny w tego typu sprawach i zaniechanie ogromne poprzednich prowadzących śledztwo. Więc jeśli do kogoś mieć pretensje, to do poprzednich władz i poprzednich prokuratorów, którzy Polakom tego cierpienia no, przysporzyli dzisiaj, bo trzeba. Trzeba do tej sprawy wracać, a powinno to być już dawno zbadane. Z kultury poleciłbym Państwu jeszcze recenzję Grzegorza Górnego o filmie Zerwany Kłos. To jest film. O błogosławionej Karolinie Kuskównej. Film, który nakręciła bardzo sympatyczna młoda ekipa. Ludzie z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, fundacja Lux Veritatis. Po raz pierwszy tak duża produkcja. Za składkowe pieniądze Polaków, którzy przekazali 1% na jedną z fundacji chrześcijańskich, powstało dzieło, bo sam widziałem wybitne, piękne, godne polecenia. Jakaś nadzieja, jakieś światełko, że i kulturę można zmieniać pozytywnie, można tworzyć piękne rzeczy. Myślę, że to może być duże wy wydarzenie. Jeszcze wróćmy na chwilę do kraju, wróćmy do obrony terytorialnej. Artur Jagnierza w bardzo ciekawej analizie pokazuje, czym naprawdę mają być wojska obrony terytorialnej. U ustawę w tej sprawie właśnie przyjął Sejm, ma to wystartować w 2017 roku, a w 2019 mamy już mieć 50 tysięcy takich żołnierzy, którzy wspomogą Polską regularną, tą najzupełniej e, armię. I Artur Jagnierza rysuje tu zarówno kontekst prawny, jak i historyczny. E, pokazuje, że to ma ręce i nogi, że to może być coś dla polskiego bezpieczeństwa ważnego. Oprócz tego, oczywiście bardzo dużo felietonów, innych materiałów, których tu nie jestem w stanie wymienić. Polecam tygodnik w sieci i Państwa zachęcam do, do jego zakupu, bo jeśli cenicie nasz portal, na którym się w tej chwili spotykamy, to pamiętajcie o zakupie tygodnika w sieci, to jest jedno z drugim połączone i zakup tygodnika regularny jest dla nas najlepszym wsparciem. Bardzo dziękujemy, do zobaczenia na łamach tygodnika w sieci.